Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Spichritz. W tym odcinku kilka testów z gier odpalonych w usłudze GeForce Now. Usłudze, która polega na strumieniowaniu gier na nasze ekrany. Innymi słowy, albo w skrócie, gra jest odpalana na serwerze NVIDIA i tylko wygenerowany obraz przesyłany jest do nas. Odbiera ją aplikacja GeForce Now. Może być uruchomiona na telefonie, tablecie, czy w tym przypadku na komputerze i gramy tak jakby na tym zdalnym komputerze. Tutaj dostajemy tylko obraz. Temat ostatnio często poruszany u mnie na strumykach. Wiem, że kilka osób z tego już korzysta, żeby pograć na przykład w Assassina, dlatego że ich sprzęt nie daje po prostu już rady. Natomiast tutaj dzięki tej usłudze można pograć na sporo wyższych ustawieniach i tutaj takie testy właśnie przeprowadziłem na trzech tytułach, czyli tutaj będzie Breakpoint, będzie The Division 2 i Assassin's Creed Valhalla. Z tego co wiem i pewnie Was to też zainteresuje, do GeForce Now dołączy w dniu premiery również Cyberpunk 2077. I tutaj taka mała uwaga, ta usługa jest dostępna w dwóch wersjach. Darmowej, z pewnymi ograniczeniami, kolejką oczekujących i brakiem możliwości włączenia ray tracingu w grach, jeżeli taki tytuł obsługuje. Natomiast jest jeszcze dostępna wersja płatna, 25 zł, jeśli się nie pomyliłem. Jeśli pomyliłem, to poprawcie. I mamy wtedy bez kolejki, no chyba, że nie wiem, co by tam się musiało stać, żeby ta kolejka się pojawiła, chyba wszyscy musieliby to kupić. Dodatkowo mamy opcję ray tracingu dostępną, jeśli dana gra obsługuje, możemy to załączyć. I tak to mniej więcej na tę chwilę wygląda. Dodatkowo jeszcze nie wszystkie opcje we wszystkich grach załączymy. Dlaczego? Dlatego, że na przykład gry Ubisoftu mają to do siebie, iż zmiana niektórych parametrów, na przykład cieni, wymagałaby ponownego restartu gry. Ponowny restart gry w przypadku tej aplikacji, tej usługi GeForce Now powoduje zaczynanie wszystkiego od nowa bez naszych poprzednich ustawień, więc wracamy do punktu wyjścia. Natomiast inne rzeczy można poustawiać. Tutaj na przykład mówię akurat o tytule The Division 2. Testy przeprowadziłem ustawiając wszystko, co się dało na maksa. Czyli na przykład jeśli takich cieni w The Division 2 po włączeniu Ultra nie załączało, no to właśnie bez tych cieni w Ultra przeprowadzany był test. Niestety nie jestem pewien w 100%, czy jeszcze jakieś tam inne rzeczy też nie powodują tego, że trzeba by przeładować grę, ale możecie sobie porównać, jak to chodzi z maksymalnymi wszystkimi możliwymi do ustawienia rzeczami, jak to działa, jak to wygląda na teście i porównać do tego, co wy uzyskujecie u siebie na ekranach. Oczywiście usługa jest skierowana właśnie do posiadaczy słabszych sprzętów. Przede wszystkim do posiadaczy słabszych sprzętów, ale też osób, które chciałyby na przykład pograć sobie po drodze gdzieś na tablecie, telefonie. Dla posiadaczy słabszych laptopów na przykład, na których rozgrywka w jakichś tam wyższych ustawieniach w ogóle nie wchodzi w rachubę, nawet na ustawieniach najniższych. Ale może to już tyle tego mojego ględzenia. Ja oczywiście zapraszam do obejrzenia, sprawdzenia, jak to wyszło w praktyce. Jeżeli się materiał spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie więcej takich materiałów, subujcie kanał, wspierajcie. Tyle z mojej strony, miłego oglądania.